Po raz pierwszy Matka Boska objawiła się w Oławie panu Kazimierzowi Domańskiemu 8 czerwca 1983 roku, jak twierdzi, uzdrowiła go z ciężkiej choroby. W rocznicę tego wydarzenia co roku do Oławy ściągają tłumy wiernych. W pobliżu altanki pana Kazimierza Domańskiego z datków ofiarnych przyjeżdżających tu ludzi zbudowano kościół, kapliczkę i plebanię. Pielgrzymi głęboko wierzą w cudowne objawienia i uzdrowienia w Oławie. Wśród mieszkańców tego miasta zdania są podzielone. Jeżeli by nie byłoby to prawda, to raczej tyle ludzi by się nie zgłaszało i nie byłoby tylu uzdrowionych. Nie, przykro mi bardzo, ale nie wierzę w objawienia. Doznałam łaski nawet. Tak, na kolanach będę dziękować. Kazimierz Domański twierdzi, że do końca roku sanktuarium będzie wykończone i poświęci je sam papież. Może tak być, że ojciec może zrobić nam niespodzianki też, bo ojciec jest taki, że jedzie, ale może zatrzymać albo samolotem, albo może być samochodem, bo on jak ma takie rozeznanie od Ducha Świętego, to on może przyjechać. Ale my się modlimy o to. Jak twierdzi pan Domański, Matka Boska objawia się co miesiąc i przekazuje mu polecenia. Jednym z nich było zbudowanie świątyni.